Jestem w Będzinie na ulicy Piłsudskiego. Dojeżdżam do ronda Jana Pawła II, na którym to rondzie pojadę trzecim zjazdem z ronda, a więc pojadę w ulicę Schneidera, drogę, która chyba już jest po remoncie, aczkolwiek oznakowanie jeszcze jest z ograniczeniem prędkości. Jeszcze przynajmniej po lewej stronie jest tutaj ciąg pieszo-rowerowy robiony. Jeżeli chodzi o samą drogę, to na pewno jeszcze oznakowanie poziome jest tutaj do zrobienia. Choć jak widzimy, na środku jezdni linię podwójną ciągłą rozdzielającą pasy ruchu już mamy, no ale brakuje chociażby oznaczeń przejść dla pieszych. Dojechałem do skrzyżowania z ulicą Śmigielskiego. Tutaj pojadę w lewo. Tutaj też jeszcze prace, można powiedzieć, trwają. Tutaj też przejście wymaga jeszcze troszkę prac. Kolejne również. Po lewej droga dla rowerów, która również jest w budowie. No i tutaj również, podobnie jak na ulicy Schneidera, podwójna ciągła. W zasadzie zwróćmy uwagę na całym odcinku. Tak więc no nie będzie tutaj wyprzedzania, czy też omijania stojących na przystanku autobusów.